Witajcie pod filmem, gdzie tłumaczyłem, pokazywałem zasady gry w odmianę 8 bil. Dostałem bardzo ciekawy szereg komentarzy i zapytań. Między innymi Tomek poruszył pewną kwestię zachowania i gry fair play przy stole i jak to się ma. Zanim powiem, o co chodzi, ciekaw jestem waszych komentarzy, co wy sądzicie o tym, jak w tym przypadku się zachowujecie i co bierzecie pod uwagę i jak ten problem rozwiązujecie. Mianowicie taka sytuacja. Wiadomo, dwoje graczy i podchodzi do gry zawodnik, który ma połówki. Jedna zielona połówka stoi wolno odkryta, druga jest zasłonięta przez bilę drugiego gracza. Oczywiście wiadomo, no, z urzędu jesteśmy zobligowani zagrywać zawsze swoje bile. No, czasami się coś nie uda, gdzieś rykoszet, coś się gdzieś odbije, czy zagranie po bandzie, od bandy, próbujemy zrobić jakiś manewr, bo nie mamy dostępu, no to ratujemy się różnymi dziwnymi zagraniami. Nie zawsze to wychodzi, popełniamy faul. Ale co w tym przypadku, jeżeli mamy bilę odkrytą, a zagrywamy po chamsku? Przypominam, moje bile połówki. Zagranie wyglądało w ten sposób, że podeszłem, nie zagrałem swojej, tylko zagrałem bilę przeciwnika, przez co po wózku wpadła nasza bila. Oczywiście kończymy kolejkę. Wedle zasad jest to faul. Podchodzi drugi gracz, który ma bile całe i zagrywa z ręki. Bez dwóch zdań został popełniony tutaj faul, przez co przeciwnik podchodzi, gra z ręki. Chodzi tylko o samą sytuację. Nie chcę się rozwodzić tutaj, czytać w tej chwili, wymieniać podpunkty, jeżeli chodzi o to, co mówią przepisy na stronie Polskiego Związku Bilardowego. Linki do mniej więcej opisanych tych sytuacji wrzucę oczywiście w komentarzu pod filmem. Pokrótce tylko mogę powiedzieć, że przy takich pojedynkach, jeżeli takie są zagrywane sytuacje, dobrze by było, gdyby obecny był przy tym sędzia, który odniesie się do tej sytuacji. Tak jest napisane w przepisach. Jeżeli jednak wiadomo, to życie wygląda zupełnie inaczej, gdy gramy sobie w piątek, w sobotę, czy nawet na jakichś tam turniejach lokalnych, gdzie nie ma sędziego, bądź jest sędzia, ale powiedzmy nie ustosunkowuje się do tego. I teraz co w tym przypadku? Moje pytanie do was, jak wy rozwiązujecie taką sytuację? Czy jest to faul, czy to jest ukaranie przeciwnika w jakikolwiek sposób? Już nie mówię tutaj akurat o oczywistym faulu. Czy może jest to z urzędu przegrana partia przez gracza, który popełnił takie coś? Dajcie znać w komentarzach, jak wy reagujecie i jak rozwiązujecie tego typu problem.